Tytuł naszego projektu to są genetyczne i środowiskowe czynniki długowieczności polskich stulatków. Jest to program zamawiany Komitetu Badań Naukowych. Trwać ma 3 lata i koniec przewidujemy na późną jesień przyszłego roku. Co jest taką cechą wyróżniającą nasz grant od nawet innych grantów zamawianych, to jest jego multidyscyplinarność. My mamy 8 podgrantów o bardzo różnej tematyce, od psychologii do biologii molekularnej, poprzez oczywiście geriatrię, kardiologię, badania neurologiczne, gdzie przede wszystkim jest położony nacisk na demencję, na występowanie objawów parkinsonowskich. Jest również grant poświęcony immunologii i tutaj szczególną uwagę zwracana jest na funkcję limfocytów CD8 i CD28. Jest oceniany również układ antyoksydacyjny. Jak wiadomo, wolne rodniki i wolnorodnikowa teoria starzenia jest jedną z takich najstarszych i najlepiej udokumentowanych. Oraz jest program genetyczny. Rzeczą, która jest u nas w Instytucie, która jest również przez nas organizowana, to jest bank materiału genetycznego i materiału biologicznego, który pobieramy od stulatków. Magazynujemy zarówno genomowe DNA, jak i staramy się wyhodować unieśmiertelnione linie limfocytów. Muszę powiedzieć, że były z tym ogromne kłopoty przez dłuższy okres czasu, o ile limfocyty od osób 80-letnich można było unieśmiertelniać według znanych, ogólnie opisanych i opracowanych procedur, o tyle limfocyty od stulatków tym procedurom się tak łatwo nie poddawały. I uważamy za ogromny sukces naszej pracowni, pani magister Oli Szybińskiej, że w tej chwili w zasadzie 100% limfocytów od stulatków jest unieśmiertelnionych i to będzie stanowiło odtwarzalne źródło DNA do dalszych badań genetycznych, gdyż nie zakładamy, że nasz program skończy się wraz z ustaniem grantu KBN-owskiego, dlatego że pozostanie ogromny materiał biologiczny, który jest w sposób szalenie dokładny opisany, dlatego że te wizyty u stulatków to jest około 4-5 godzin na osobę, czasami dłużej. Jest przeprowadzane bardzo dokładne badanie fizykalne przez lekarza geriatrę. Tutaj współpracujemy z 3 ośrodkami, z Zakładem Geriatrii Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie, Zakładem Gerontologii i Medycyny Rodzinnej w Krakowie oraz z Zakładem Patofizjologii w Poznańskiej Akademii Medycznej. Tam pracują geriatrzy, którzy od 1999 roku uczestniczą już w naszym programie. Wtedy zaczynaliśmy bez żadnego finansowania, jako w zasadzie wolontariusze, ale uzyskane wtedy wyniki właśnie w 1999 roku pozwoliły nam na stworzenie takiego konsorcjum, na wystąpienie do Komitetu Badań Naukowych i uzyskanie grantu na prowadzone w tej chwili badania. Do dzisiaj odwiedziliśmy ponad 170 osób, żeby sprawdzić, czy stulatkowie wielkomiejscy różnią się czymś od tych stulatków mieszkających na prowincji, czasami naprawdę głębokiej prowincji. Muszę powiedzieć, że w ogóle trudno jest na tym etapie pokusić się o jakieś uogólnienia. Przede wszystkim dlatego, że jest to niewystarczająco duża grupa. Nawet jeżeli dodamy do tego tę grupę przebadaną w 1999 roku, to było około 100 osób, bo wyniki nie wszystkie są wprowadzone do bazy danych. Ta baza powstała w naszym instytucie przy współpracy z Instytutem Biocybernetyki Inżynierii Biomedycznej. Jest to, wydaje nam się, że rzecz unikalna, dlatego że umieszczone są w niej wszystkie dane badania lekarskiego i ten zapis został sformalizowany. Przede wszystkim trzeba powiedzieć ze smutkiem, że większość stulatków jest dotknięta bardzo głęboką demencją, ale część z nich jest sprawna intelektualnie.
I ci są oczywiście najbardziej ciekawi, ci stanowią no, taką naszą radość i są dowodem tego, że istnieje coś takiego jak zdrowa czy udana starość. Mimo pewnych chorób zupełnie dobrze funkcjonują. To znaczy właśnie i intelektualnie, i są sprawni fizycznie, sami mieszkają, oglądają telewizję, kontaktują się ze znajomymi, czytają książki. Była taka pani, która właśnie chodziła, umawiała się do kawiarni, czy chodziła do teatru. Ale jest to naprawdę niewielki odsetek. Większość z nich jest unieruchomiona w domu. Ze względu na to, że nasza architektura, nasze otoczenie w ogóle nie jest przystosowane do osób starszych, a tutaj mówimy o osobach naprawdę bardzo starych. Jednym z największych problemów, jaki mamy, to jest udowodnienie, że osoba stuletnia rzeczywiście te 100 lat ma. Zdajemy sobie sprawę z tego, że historia Polski była taka, to są ludzie urodzeni około roku 1900, że w większości dokumenty zaginęły i bardzo trudno jest do nich dotrzeć. Jeżeli można dotrzeć, staramy się to zrobić. Oczywiście dzwonimy po parafiach, prosimy o przesyłanie kserokopii, robimy zdjęcia, dokumentujemy to poprzez robienie fotografii wszystkich dokumentów, które są w rodzinie, ale czasami jedynym dowodem albo też i obaleniem tego, że ktoś ma 100 lat, jest wywiad. I wywiad ten, muszę powiedzieć, czasami wygląda jak przesłuchanie przed prokuratorem, bo musi być krzyżowy ogień pytań, żeby wyszły po prostu nieścisłości. A dlaczego nikt nie chce się przyznać do tego, że ta data jest sfałszowana? Bo jest obawa, że my w jakiś sposób jesteśmy powiązani z KRUS-em albo z ZUS-em i że utracą nadzwyczajne przyznawane im emerytury. To, co jest na pomarańczowo, to jest, że dana osoba nie żyje albo adresat jest nieznany. To, co jest na zielono, to są osoby żyjące naprawdę. I tak możemy przejechać stronę po stronie, prawda? Tutaj już są późniejsze daty urodzenia, więc tych zielonych jest trochę więcej. Wychodzi na to, że jest trochę ponad 2000, a danych ze spisu jeszcze nie ma. Ta liczba stulatków wzrasta. I to jest wbrew temu, co powszechnie się uważa, bo uważa się, o kiedyś to ludzie, prawda, jak starzy, to nie żyli tak bardzo długo, a teraz to nie. Otóż nieprawda. Nie tylko wzrasta ten średni czas życia, ale również przybywa ludzi najstarszych. I w Europie Zachodniej co 10 lat liczba stulatków się podwaja. Najwięcej ich jest we Włoszech, Japonia jest też krajem długowiecznym i tutaj akurat te odczucia z badaniami naukowymi się potwierdzają. W krajach skandynawskich, w Szwecji też jest dość dużo osób stuletnich. Polska ma ich mniej więcej połowę europejskiej średniej. Na pewno ważne też jest środowisko i to, jak żyjemy. Cechą charakterystyczną dla stulatków jest to, że to są ludzie szczupli. W większości, ja nie powiem, że bez wyjątku, bo mieliśmy również jedną wyraźnie otyłą stulatkę, ale są szczupli i byli szczupli przez całe życie. Jeszcze taką rzeczą wyróżniającą jest pewnego rodzaju pogoda ducha. My to nazywamy umiejętnością znoszenia tego stresu psychicznego. Bardzo często rodziny mówią, że te córki się skarżą na to, że te mamy to były takie egoistyczne. Pewne nastawienie na, jak gdyby też na siebie, na tę własną wygodę. Oczywiście nie wszyscy. Na Akademii Medycznej w Warszawie student, który otrzymuje dyplom, nie zdaje egzaminu z geriatrii. Zakład geriatrii klinicznej, który powstał, z którym mamy współpracę, jest tworem nowym i jeszcze nie prowadzi wykładów. Także pierwszy moment, kiedy student się styka z geriatrią, to jest dopiero robienie specjalizacji. I to jest późno, dlatego że nie ma wyczulenia na problemy ludzi starych. Pacjent stary w medycynie, przez medycynę, ja nie mówię, że zawsze, żeby nikt się nie poczuł tutaj urażony, ale niestety jest traktowany po prostu źle. My się spotykamy z takimi przypadkami, kiedy po złamaniu kości udowej diagnoza jest taka, że tutaj nic się nie da zrobić i nawet nie ma prześwietlenia. Tymczasem przy dobrej opiece po operacji
ci ludzie ponad stuletni wstają i chodzą. Mamy również takie przypadki. Jest ogólna tendencja, mówią, och, na operację zaćmy, to jest za późno. 3/4 osób stuletnich ma tak uszkodzony wzrok, że nie może czytać. I naprawdę z tego powodu bardzo cierpią. Do wyjątków należy usunięcie katarakty właśnie w tym późnym wieku. Jeżeli mieli szczęście, że ta zaćma rozpoczęła się w wieku lat 80 i wtedy im ją usunęli, to w bardzo wielu przypadkach widzą, prawda, jeżeli nie ma innych zmian degeneracyjnych. Ale nie, jeżeli ta zaćma zaczęła się właśnie sporo po 90, to są ogromne kłopoty, żeby cokolwiek z tym zrobić. Poza tym nie ma jakiegoś takiego zainteresowania tymi ludźmi starszymi. Nie ma żadnej profilaktyki. Żaden z naszych stulatków nie był szczepiony przeciwko zapaleniu płuc. A jest to po prostu zalecenie WHO. Pojedyncze osoby były szczepione przeciwko grypie, a jak kończy się grypa w tym wieku, to wiadomo. Ale i większość z nich jest leczona metodą powtarzania tych samych leków. My jeszcze żeśmy nie obliczyli, jak dawno średnio była ostatnia wizyta lekarska u stulatka, ale takie 3 lata, 3,5 roku, rok temu, to są odpowiedzi, które zdarzają się bardzo często. Jeżeli jest dobra opieka, jest to opieka albo z rodziny, albo po prostu prywatna. I są od tego pewne wyjątki. Są takie miejsca, są takie gminy, gdzie ta opieka jest zorganizowana w sposób bardzo dobry. Taką gminą, gdzie ta opieka jest świetnie zorganizowana, jest gmina Sierakowice w województwie pomorskim, powiat kartuski. Historia mówi, że pewien obywatel niemiecki w latach wcześniejszych, jeszcze 90., wracając z Mazur, zatrzymał się w Sierakowicach i myślał, że jest w Niemczech. Ogromnym problemem stulatków jest samotność. Oni są przywiązani bardzo często do domu, gdyż nie mogą pokonać schodów. Czasami jest to w ogóle brak windy, czasami jest to 5 stopni, gdzie po prostu nie ma kto zwieść czy znieść wózka. I samotność, szczególnie dla tych osób, które są sprawne umysłowo, jest bardzo przykra. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że ich znajomi, ich przyjaciele w większości nie żyją. Bardzo często nie żyją również już dzieci i te dzieci też są w wieku około 80 lat. I dobry wolontariat tutaj spełniłby ogromną rolę. Kontakt ze światem, możliwość wyjścia właśnie z domu, ruszenia się z domu. Na przykład mamy taką panią, która dopóki poruszała się sama, chodziła na wystawy. Ostatni raz, jak była w Muzeum Narodowym, to poszła, zapytała się, czy musi stać w tej kolejce, bo ona ma tyle lat, więc już była honorowym gościem. Miała wtedy lat 99. W tej chwili już z domu nie wychodzi. Ale możliwe, że gdyby były osoby, które by ją razem z wózkiem zawiozły, jeszcze mogłaby mieć właśnie przyjemność oglądania obrazów czy czytania dzieł filozoficznych, na co już nie pozwala niestety wzrok. I my się staramy nawiązać kontakty z organizacjami pozarządowymi, ale jakoś nie natrafiliśmy na takie duże zainteresowanie, żeby ktoś rzeczywiście chciał się zająć osobami tymi najstarszymi, zaspokajając ich bardziej potrzeby emocjonalne i intelektualne, a nie tylko te podstawowe potrzeby związane z opieką nad ludźmi niepełnosprawnymi.